tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach City Skylines i Zimowa Kraina. No i po świętach, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przejedliście się za bardzo i że macie siły, żeby oglądać kolejne odcinki z tej serii. No, a w naszej zimowej krainie nic się nie zmieniło. My mieliśmy święta, ale Zimowa Kraina tutaj sobie grzecznie na nas czekała. Puszczę sobie już czas. No i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej budować, jak to w tej serii bywa, no bo przecież o to w niej chodzi. Dobra, muszę się tutaj poorientować, co tu się działo. Aha, wiem, tutaj był problem z wykształconymi pracownikami, ale to się ogarnie, kiedy nasza szkoła zacznie funkcjonować. Tutaj mamy szkołę średnią, zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest ludzi na przystankach. Ten autobus jest przepełniony. Ja zwiększę troszeczkę budżet na autobusy, bo chociaż one tutaj wszystkie jadą jeden za drugim. 24 na 30, dobra. 10 na 30, 5 na 30 i ten 3 na 30 i 11. Nie no, jeżdżą jeden za drugim, to nie ma po co zwiększać budżetu w sumie. Chciałam to zrobić, ale widzę, że jest okej. No ta zielona linia jest przepełniona. Na to wygląda. A oni dalej stoją, czekają. Jedzie. 5 na 30. Aha, on się tu nie zatrzymuje. Dobra, ciebie już nie chcę. Ty jesteś też czerwony, też się tu nie zatrzymujesz, co? No. Nie, dobra, troszeczkę zwiększę. Jednak zwiększę, tak będzie lepiej. Ja tu mam autobusy, tak, może na 90% niech będzie na razie. Okej. No, te zielone są przepełnione. Dobra, niech sobie tutaj żyją. Co chcą? Strefy handlowe chcą. Niby chcą strefy handlowe, ale jakoś tak... Nie wiem. Tych pracowników brakuje, sklepy tutaj są opuszczone, więc tak średnio mi się to podoba. A, właśnie, miałam sobie tutaj ulepszyć też te drogi. Nie ze ścieżkami, z pasem zieleni, tak. Te chciałam też sobie jeszcze ulepszyć, bo tu są parkingi i ja tego nie chcę. Dobra. No i tutaj te dojazdowe też. Okej, okay, bo tu fajnie wyglądają po prostu te zatoczki autobusowe i mi się to bardzo podoba. No. Tak. A tutaj sobie niech parkują. I co chcecie, te centra, sklepy? Dobra, to dajemy je wzdłuż tej głównej drogi, czyli tu. Tutaj. A, no i tu też, bo tu już mamy wszystko podpięte, więc okej. Jak tam prądy? No, dostęp elektryczności masakra. Wiem, że to jest niestety wada zimowej mapy, że tak to wygląda i no nic na to nie poradzimy. Po prostu na zimowej mapie jest więcej pożarów i jest więcej, większe zapotrzebowanie na prąd. No, głównie tutaj się teraz zrobiły korki autobusowe, bo wyjeżdżają z zajezdni, bo zwiększyłam budżet. No, musi się to tutaj rozładować. Na prąd, no bo po prostu chodzi o ogrzewanie. No i też jest większa ilość pożarów przez to, bo właśnie oni się ogrzewają prądem. No i przez to są pożary. Taka kolej rzeczy. A tutaj widzę, że mam przygotowane miejsca pod strefy mieszkalne, więc wydzielimy sobie te strefy. Chciałam dawać park już, ale widzę, że mam park, więc nie dam. O, już się budują, fajnie. I tu widzę, że zrobiłam tak tę drogę, więc... Jakby to ładnie zrobić. Tu już zostawię. Zrobimy tak. O! Okej, i tu połączymy. Nie tak. Tak. I tak. No dobra.
Jak tutaj się to zabuduje kolejnymi domami, to powinno być fajnie. I ile mamy? 29 tysięcy mamy. Jak tu szkoła? Szkoła podstawowa. No dobra, to damy tutaj też szkołę podstawową. Może tu. O, dobra. No i tutaj też obejmie fajnie całą tą dzielnicę. I powinno być spoko. Mamy 20 tysięcy, czyli w razie czego na elektrownię mi za chwilę starczy. Tak, no i chcę posadzić sobie drzewa. Bo tak jak mówiłam, chciałabym jakoś oddzielić tutaj to od tej autostrady. Trochę chociaż. Jakoś wizualnie. Brakuje mi narzędzia takiego, żeby móc na większym obszarze budować drzewa, a nie tylko pojedynczo. Wiem, że jest takie narzędzie z modów, ale ja z modów nie korzystam w tej grze. Nie chcę z nich korzystać, także muszę sobie radzić ręcznie. Ale miło by było, gdyby twórcy się postarali i wprowadzili coś takiego. No i dobra. Jest. Wodę macie? No, tak na styk. Więc bym tutaj też to rozszerzyła. O. Jej, duże miasteczko! Hurra! Dobra. O dużym zagęszczeniu. Biurowe, super. Właśnie o to mi chodziło. Uniwersytet, metro, spalarnia wreszcie. Więzienie, sauna. Okej, okay, teraz to się nabuduje. Teraz to się nabuduje, moi drodzy. Ach, super. To tak, skoro spalarnia, to jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Może by tu przedłużyć trochę tę drogę. Dobra. Czy tu się zmieści spalarnia? Idealnie. To jest spalarnia, ile ona kosztuje? 30 tysięcy. Bierzemy ją. I opróżni budynek do innego zakładu. I oni powinni zacząć wozić śmieci stąd, tu. Gdzie wieziesz? Praca do zakładu. Budynek jest opróżniany, dlatego nie funkcjonuje. No dobra. Aha, tutaj. No, i oni tak sobie jeżdżą właśnie. Jest, przewozi do spalarni, praca do zakładu. No i spalarnia nam produkuje teraz prąd. Jak z prądem? No tak na styk, ale ogółem nie jest aż tak źle. Dobra, to już mamy. W ogóle jakie my mamy teraz prądy dostępne? Dalej to samo. Ale nie jest aż tak źle. Jakby zrobić jeszcze jedną spalarnię? 30 tysięcy. Może niekoniecznie tutaj. Tylko może właśnie tu? O. Może tu? Nie byłoby tak źle. Trochę nam to zrobi zanieczyszczenia, ale i tak tutaj są zanieczyszczenia, bo i tak tu jest wysypisko. Więc... niech jest. Dobra. I tutaj też mamy śmieciarki, więc ja za chwilę zmniejszę trochę budżet na te śmieciarki, bo będzie ich za dużo. Tak. Na 100% na razie i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. I mogę wreszcie budować strefę o większym zagęszczeniu i właśnie chcę to zrobić tutaj. Chcę zmodyfikować te strefy. W ogóle tak. Najpierw to sobie pousuwam wszystko, o. I przebudujemy to na większe zagęszczenie. Tak, o to mi chodziło. Tutaj widzę, że wody nie mają. No nie mają faktycznie. I jeszcze z tej strony chcę to przebudować, bo tutaj marzy mi się taki fajny wjazd na most otoczony wysokimi budynkami. Taki mam plan. Co mi z niego wyjdzie, zobaczymy. Dobra. Pasuje, a tutaj, żeby nie było tak łyso... Co by tu można było dać? Może drzewa? Może drzewa by tu fajnie wyglądały, bo chciałabym jakoś oddzielić właśnie tę strefę mieszkalną od tych sklepów, które się tu wybudują za chwilę. Coś mi się kliknęło. Tak, a jak tutaj nasza strefa? No, trzeba by było to ją zachoinkować. Ale drzewa się same naprawią, więc dobra, już tutaj dam te choinki.
I one powinny potem się zregenerować. I tutaj widzę pożar, ale straż pożarna już... już jedzie. Widzę opuszczony też budynek, więc sobie go skasuję. Dobra, chcą przemysł, ale przemysł to też mogą być biura. I w tym momencie właśnie pomyślałabym może nad pierwszą dzielnicą biurową. Tylko gdzie ja bym ją chciała mieć? Mamy 20 tysięcy. Jakby tu zrobić... biura, biura. Gdzie by dać biura? Czy tutaj, co tutaj jest? Aha, to są drzewa. One zaczynają wyrastać na nowo. Tutaj, widzicie? Takie małe sadzonki się pojawiły. To dobrze. Muszę się zastanowić właśnie, jak ja bym chciała to miasto rozwijać dalej. Może tu biura? Bo tutaj też będzie wyjazd z miasta, więc można by było tu te strefy też przekształcić. Z tej strony zostawimy sobie takie, a z tej strony zrobimy właśnie wieżowce. O! I tu będzie wyjazd z miasta na drugą stronę i tam sobie właśnie zrobimy też biura. I połączymy to fajnie autobusami. O, powinno być spoko. No i tutaj też damy... Nie. Dzielnice mieszkalne. Spoko. Tu nie, tu mogę skasować, bo tu nie będzie już nic. Tutaj potem to wypełnię drzewami. Połączę ścieżką. Tak. Nie ten typ. Proszę. No i tutaj też zrobimy przyłączenie. O, zaczynają się budować wyższe budynki. Świetnie. Tak, no i... i gra. Nie chcą chwilowo handlu, no ja się nie dziwię, że nie chcą handlu, bo trochę dużo tego mamy. Tu to skasować chcę. Idźcie gdzieś indziej. Ja bym tu w ogóle gdzieś zaczęła jeszcze może te taksówki. Baza taksówek, gdzie jesteś? Ile kosztujesz? 15 tysięcy. Dobra. Może być. Damy je tu gdzieś na... jakimś uboczu, myślę. Też przy szybkiej drodze by się przydało. A może tu. Dobra. Ile to kosztuje? 1000. Tylko 1000 stacje, takie postoje taksówek, więc ja je tutaj zacznę upychać gdzieniegdzie. Tutaj też. Niech będzie sobie postój taksówek gdzieś tu jeszcze przy naszej strefie handlowej. Może tu na końcu. No i tak. Tutaj, przy cmentarzu. Może gdzieś jeszcze właśnie w tych miejscach. Tu mamy, ale to nie szkodzi. Może tu? Niech będzie. Jaki piękny wschód słońca. Raj na ziemi. Cieszę się, że tak mi tu piszą. Dla mnie, jako dla osoby, która zarządza tym miastem, to jest pochwała. Tu niech będzie. Jeszcze tu by się gdzieś przydały. A niech będzie tu. I mam tu wszystko zapchane. No to może tu? Tutaj, o. Dobra. Fajnie. Ile tam taksówki? Ile ich tu jest? 29 na 25. One wyjeżdżają, tylko chwilowo jadą hurtem z śmieciarki. Dobra, ale jedzie. Odbiera pasażera. Dobra, 10 na 25. Super. Ja bym jeszcze też zwiększyła budżet na taksówki. Tak gdzieś do 130%. Albo nawet na maksa, bo nic nam to nie robi. Nic nam to nie robi, więc niech będzie. 32 taksówki. Spoko, na razie wystarczy. Widzę, że chcą stref mieszkalnych. To by dobrze świadczyło o tym, że miasto wypadałoby rozwinąć bardziej w tę stronę, tak jak ja to planowałam. Dlatego ja sobie tutaj już przeciągnę teraz drogi.
Tak, to jest sześciopasmowa droga. Most. Brak funduszy. Nie stać mnie na most na razie. No dobra, to okej. Dobrze wiedzieć w takim razie, bo to znaczy, że jeszcze muszę się właśnie wstrzymać z rozbudową. Spoko, zobaczmy jak tutaj się przedstawia sytuacja. 295 na 300. Ten taki ting, który słyszycie co jakiś czas, to właśnie świadczy o tym, że budynki nam się rozwijają. Wchodzą na wyższy poziom. Zobaczcie, już nie są takie małe chatki, tylko już tutaj się robią trochę większe te domy. I to właśnie świadczy o tym, że rozwijają nam się domy. Zresztą zobaczymy, widzicie? Tutaj są każdy poziom rozwoju domu. I kto tutaj mieszka, no i te domy nam się rozwijają. O, widzicie zielone strzałki w górę, to one świadczą o tym, że... że mamy wyższy level! Achievement get! Okej, tutaj usuniemy to. Mieszkalne, mieszkalne. W ogóle tutaj właśnie nam to wszystko zaczęło upadać, ale mam nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy będą na tyle wykształceni, że będą mogli mieszkać. Zresztą tutaj też się zaczynają te sklepy trochę rozwijać, bo jest wyższa wartość gruntu i w ogóle rozwój, rozwój, rozwój. Tu jest przestępczość. A czy my tu mamy do policję? Policja jest tutaj. Tak. Jest. Dobra. Spalarnia produkuje rezerwy odpadów. No bo opróżniamy 81%. Dość szybko pójdzie. Tutaj też już o 85% pojemności, widzicie? Dobrze robimy, że mamy te spalarnie. To jest bardzo dobry krok. No, i obyło się bez elektrowni. I dajemy sobie radę. Co tutaj? Aha, woda. Dobrze, już. To zrobimy tak. I tutaj już zaczniemy to powoli łączyć, bo nam to będzie musiało też się przedostać na drugą stronę w przyszłości. Śmieci. No ale śmieci to tu dojedzie śmieciarka. Powoli, spokojnie. No tutaj państwo na uboczu mieszkają, to trochę to potrwa. Ale już jadą śmieciarki. Nie, to jest ciężarówka. To też jest ciężarówka. Przyjedzie śmieciarka, proszę się nie martwić. W gingerowej, zimowej krainie wszystko jest w porządku. I wszystko tutaj dobrze funkcjonuje. Naprawdę jestem zaskoczona i zadowolona, że chwilowo nie ma korków. Dobrze mam zrobione drogi tu. I jestem z tego zadowolona i dumna, bo... w pierwszych grach korki to była moja prawdziwa zmora, szczerze mówiąc. Ciężko było. Mamy 30 tysięcy. Dobra, co tutaj? Wystarczającej liczby pracowników brak. No, czyli mieszkańcy, no. Czyli mieszkańcy. Tylko jak ja tutaj ich rozbuduję, to nic mi to nie da, bo... autobus jakby poprowadzić, to dojadą. Albo jakiś inny środek transportu, tylko później. Też właśnie tramwaj tutaj mam na myśli, czy coś, ale może to w przyszłości, na pewno nie w najbliższych odcinkach. Zacznę tu budować powoli te mosty. To jest ta sześciopasmowa droga. Wezmę sobie to tak na... Dobra. Jest. I tu muszę to jakoś właśnie rozwiązać fajnie. Taki delikatny łuk. Dobra. Nie taki łuk. Jest trochę za krzywy. Bym chciała tutaj drogę poprowadzić równolegle do tej autostrady. No nie, znowu będzie krzywo. No. Chociaż... no nie, tak by musiało być. Bo tutaj zaraz jest już zjazd tej autostrady, więc tak by musiało być. Nie wygląda to najlepiej, nie? Tu powinno być wcześniej i tu powinna iść ta droga. Tak powinno być. Taki most na skos. Czy ja wiem? Już wydałam kasę na niego, więc już raczej go zostawię, ale chociaż tutaj tak po skosie idą też te tory, tylko tutaj ten zakręt taki... kaszana trochę. Jeszcze raz. Sorry. Kaszana. Do poprawki. Ja bym most widziała bardziej tak. Tak. I tutaj połączymy go. Tak. No.
I teraz jest dobrze. Jeśli tutaj się zaczną robić korki, to będziemy wtedy interweniować. I... rozwój miasta. Na pewno... tu będzie sobie szła później droga. Bo będziemy musieli połączyć to wszystko z autostradą, ale to jeszcze nie teraz. Więc zrobimy tak. Tu zrobimy sobie już drogę od razu z buspasami i tak. Tu by było skrzyżowanie, powiedzmy. Wiem, że mam mało kasy, widzę jak co. Widzę jak co, wiem, że mam się wstrzymywać powoli. Prądy przeciągniemy jakoś koło mostu. Aha, tutaj jest taka góreczka trochę, ale nie szkodzi. I zrobimy zwykłą drogą. Wjazd do dzielnicy, która będzie tu, ale ona może, ten wjazd może być prosty. I robimy tak, że też na prosto zrobimy rozwidlenia. O, dobrze było. Tutaj i tutaj. Na wprost. Za blisko. O, tutaj i tutaj. I na wprost. I tu zrobimy inaczej, bo zrobimy sobie drogę tak wzdłuż brzegu. O, okej, kasa, widzę. Ale jeszcze chcę skończyć, jak już zaczęłam, to już skończę. Gdzieś tu. Dobra, no i mamy przygotowany teren pod miasto, ciąg dalszy. Na pewno będę musiała przeciągnąć prąd. Ile mnie to mniej więcej... oj, ten dostęp elektryczności to masakra. Ale ile mnie to mniej więcej będzie kosztowało? Tylko 1000. Dobra, to mamy. I jeśli chodzi o pompę, to ja pompę z wodą dam gdzieś tu, bo nie chcę, żeby tam wszystko było wypompowywane stamtąd, więc... dam sobie tutaj pompę. A ścieki będę odprowadzać tam, jakoś to połączę właśnie dwoma rurami i to powinno być... w porządku, wydaje mi się. No, jestem zadowolona. Aha, składowisko śniegu tutaj też będę musiała gdzieś umieścić, więc zrobię sobie najprawdopodobniej może tu właśnie taką strefę odpadkową. Zrobimy tu jakieś skrzyżowanie, tak. I sobie tu będą jeździć i będą odśnieżać, no bo tam to by było trochę za daleko, szczerze mówiąc, a... żeby dojeżdżały aż z tamtej części miasta pługi, to nie, to ja tego nie widzę. Dlatego zrobimy sobie tutaj też już przygotowanie pod to miejsce. Tak, ten rodzaj drogi. No, niech będzie tak. Ile to kosztuje? Składowisko śniegu 5000. No dobra. Ja tutaj jeszcze przyciągnę trochę sobie. Tak, żeby tu nie było aż tak całkiem na brzegu. Dobra, no i oni już jadą, tak, nie macie prądu, nie macie wody, wiem. Ale tym się, moi drodzy, zajmę w następnym odcinku. Mamy nowe tereny, piękne i tutaj będą piękne wieżowce. No, ale ten odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!